Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, B, A. To chyba najbardziej ikoniczny kod deweloperski, jaki istnieje. Został on użyty w setkach gier, jednak największą popularność zdobył dzięki grze Contra. Po wystukaniu tego kodu na kontrolerze Nintendo, gracz zdobywa 30 żyć w tej grze wideo. Jednak nie o tym dzisiaj. Zadajmy sobie na start pytanie. Czym w ogóle są kody deweloperskie i po co istnieją? Odbiorcy tego filmu, którzy mają doświadczenie w tworzeniu gier, zapewne znają to uczucie, gdy w grze trzeba przetestować funkcjonalność jej elementu, którego osiągnięcie wymaga sporego wysiłku podczas rozgrywki. Gry programowane są tak, aby wymagać od gracza zbalansowanego poziomu zaangażowania, podczas gdy testerzy nierzadko chcą przetestować dalsze etapy rozgrywki bez konieczności poświęcania czasu i wysiłku na przechodzenie gry. W tym celu powstały kody deweloperskie. Innymi słowy, są to sekwencje znaków, które po wciśnięciu na klawiaturze lub kontrolerze ułatwiają rozgrywkę lub dają dostęp do tych elementów aplikacji, do których z założenia powinni móc wejść tylko twórcy gry. Warto zaznaczyć, że samo w sobie używanie kodów deweloperskich nie jest oszukiwaniem, ponieważ są one integralną częścią gry, a nie zewnętrznym programem. Nie są to również exploity z tego względu, że ich istnienie jest intencjonalne i nie wynikają one z pomyłek w programowaniu. Dzisiaj zajmiemy się nieco mniej znanym kodem deweloperskim, zawartym w grze o tytule Po prostu Łoś. Na jego odkrycie trzeba było czekać prawie 20 lat od wydania gry. Ostrzegam, że film ten zawiera spoilery z tej produkcji. Konstrukcja gry polegająca na liście poziomów, w której zachodzi linearna progresja poprzez przechodzenie etapów gry i odblokowywanie kolejnych plansz, to raczej powszechnie znany model gier komputerowych. Nie inaczej jest w Łosiu. Istnieje tam zbiór zestawów. Każdy z nich zawiera uporządkowaną listę poziomów, odblokowujących się w konkretnej kolejności. Poziomy te nierzadko się od siebie drastycznie różnią, pomimo tego, że gra składa się jedynie z 24 rodzajów obiektów. Skupię się teraz na jednym z nich, który przez wiele lat uznawany był za najbardziej tajemniczy element i ma trochę wspólnej historii z kodami do tej gry. Mowa o wybuchowym murku. Zwykły murek działa w Łosiu w bardzo prosty sposób. Można powiedzieć, że posiada on właściwości takie same jak Minecraftowy Bedrock. W skrócie mówiąc, murek umieszczony jest na określonych koordynatach w określonym poziomie. I nieważne co zrobimy, nie zmieni on swojej pozycji ani nie zostanie zniszczony. Wybuchowy murek dla odmiany, jak sama nazwa wskazuje, różni się tym, że może wybuchnąć czy od innej eksplozji, czy od pocisku myśliwego, którym został trafiony. Trik jednak polega na tym, że oba murki posiadają tę samą teksturę, a jedyna graficzna różnica pomiędzy nimi to mała gwiazdka, która co kilka sekund pojawia się na wybuchowej ścianie. Nie trudno się domyślić, że obiekt ten wykorzystywany był do tworzenia wszelkiego rodzaju ukrytych pomieszczeń, które miały być swego rodzaju easter eggami dla bardziej spostrzegawczych graczy. W zestawie Drugie przygody Łosia, który został stworzony przez osoby współpracujące przy wydawaniu gry, niespodzianek takich było aż 8. Występują one w następujących poziomach: Saperman, Leśniczówka, Szyszkongo, Wieża Logiki, Nie ma jak w domu, Przesuń, wysadź, zjedz, Kominiarz oraz Sen wariata. Easter egg ten był owiany tajemnicą aż do czasów, gdy powstało forum Łosia, umożliwiające dyskusję między graczami. Tam też wiedza o istnieniu wybuchowego murka rozpowszechniła się. Ludzi jednak średnio ciekawiło, gdzie i jak jest on ukryty przez deweloperów. Pytanie, które zadawała sobie społeczność, było nieco inne. W czasach, gdy Łoś przeżywał swoją złotą erę, która cechowała się rozkwitem jego popularności, gracze tworzyli setki, a nawet tysiące różnych poziomów. Nie trudno się dziwić, że sporą popularność ze względu na to miał edytor plansz zawarty w opcjach gry. Gracze po odkryciu wybuchowego murka pytali zatem, w jaki sposób stworzyć plansze, które go zawierają. Domyślny edytor znajdujący się w grze nie zawierał go w liście obiektów.
Jednak wiadomym było, że musi istnieć jakiś inny sposób na operowanie nim przy tworzeniu plansz. Już wtedy twórca gry ujawnił co nieco przesłanek wskazujących na istnienie kodu deweloperskiego, mówiąc o istnieniu ukrytych opcji edytora plansz. Jednak na tym się skończyło. Zamiast ujawnienia kodu deweloperskiego, dla społeczności graczy stworzona została zmodyfikowana wersja gry, która zawierała w edytorze wybuchowy murek oraz odpowiednie ustawienia kamery umożliwiające ukrywanie pomieszczeń. Modyfikacja ta zaspokoiła potrzeby społeczności co do operowania tajnym elementem. Nikt nie zastanawiał się, co twórca miał na myśli, mówiąc o ukrytym edytorze na forum społeczności. Tajny kod musiał poczekać kolejną dekadę, aż ktoś się nim zajmie. Nieco ponad 10 lat po opublikowaniu modyfikacji z wybuchowym murkiem zauważono jedną rzecz, która może wydawać się nieco niepowiązana z odkrywaniem kodu deweloperskiego, jednak wcale tak nie jest. Okazało się, że plik wykonywalny łosia posiada niezaszyfrowane wszelkiego rodzaju stringi. Mówiąc prostym językiem, odkryto fragmenty kodu, które zawierały cały tekst, jakim operuje gra. Tekst ten, rzecz jasna, można było odczytać przy użyciu odpowiedniej aplikacji do czytania szesnastkowych wartości bajtów. Dużą część z tych tekstów stanowiły wbudowane wiadomości wyświetlane w przypadku zawieszenia się gry oraz nazwy plików importowanych przez grę. Jednak oprócz tego zawarte tam były takie rzeczy jak nazwy zakładek w menu, funkcje edytora, tekst gratulacji po przejściu gry i wiele innych. Prawdę mówiąc, każdy tekst, który zawierał się w grze, został odnaleziony w pliku wykonywalnym. Wyjątek stanowiły jedynie importowane z zewnątrz nazwy własne plansz i zestawów oraz treść pliku help.txt, który zawiera krótki poradnik dotyczący fizyki uniwersum łosia. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie okazało się, że istnieje jeszcze jeden tekst, którego nikt nie zaobserwował dotychczas w grze. Tekst ten brzmiał: siaburabuj. Nikt wówczas nie wiedział, do czego to służy. Wyraz ten nie występował w żadnym znanym miejscu w grze. Sugerowano, że może on pochodzić z bibliotek użytych do zaprogramowania łosia lub wynikać z samej struktury C++a. Jednak polskie brzmienie tej frazy oraz zerowa ilość wyników podczas próby wyszukania tej frazy na internecie obalały takie możliwości. Zaczęto się zastanawiać, po co ten tekst jest zawarty w grze, do czego służy, czy ma jakiekolwiek znaczenie. Na odpowiedź trzeba było poczekać jednak kolejny rok. W noc sylwestrową, pomiędzy rokiem 2020 a 2021, udostępniony został kod źródłowy łosia. Kilka dni później nastąpiło coś, czego nikt się nie spodziewał. Tekst siaburabuj zaczynał być powoli zapominanym, jednak to wydarzenie w końcu wyłoniło na światło dzienne tajemnicę w nim zawartą. 3 stycznia 2021 roku użytkownik o pseudonimie Kamyko, grzebiąc w kodzie źródłowym łosia, natrafił na ten tekst siaburabuj. Chwilę potem wpisał go na klawiaturze wewnątrz gry i okazało się, że przynosi on pewne zadziwiające skutki. W dalszej części filmu zostaną one omówione. Kod deweloperski siaburabuj można aktywować poprzez wpisanie tejże frazy na klawiaturze w dwóch miejscach w grze, w menu głównym gry lub podczas rozgrywki dowolnego poziomu. Jeśli zostanie on aktywowany w menu głównym, uruchomiony zostaje edytor plansz, który zawiera te same opcje, co wcześniej wspomniana modyfikacja z wybuchowym murkiem. Eksplodujący przedmiot służący do easter eggów można w nim normalnie stawiać, tak jak każdy inny obiekt. Natomiast klawisze P oraz O umożliwiają wstawianie barier blokujących ruch kamery, który miał na celu ukrycie bonusowych pomieszczeń. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że o ile wybuchowy murek został dodany dopiero w drugiej odsłonie łosia, o tyle sam kod siaburabuj działa również w starszej wersji 1.0.3.
pierwszej części gry edytor należało odblokować poprzez ukończenie zestawu Pierwsze przygody łosia. Nie był on dostępny w opcjach gry, tak jak w drugiej części. Kod miał zatem nieco inną funkcję. Mianowicie pozwalał on uruchamiać edytor bez przechodzenia czegokolwiek. Drugim zastosowaniem kodu Siaburabuj było pomijanie poziomów. Jeśli został on wpisany podczas rozgrywki, to postać łosia znikała, a oczom gracza ukazywał się ekran z podsumowaniem punktów. Kod ten mógł pomóc w omijaniu poziomów niemożliwych do przejścia lub zbyt trudnych dla gracza. Czasami też krasze gry powodowały utratę zapisu progresu, więc Siaburabuj pomagał odzyskać utracony postęp w grze. Nie trudno zauważyć, że w kontekście tzw. speedrunu, czyli w przechodzeniu gry mając na celu zrobienie tego w jak najkrótszym czasie, Siaburabuj znacząco skracał czas rozgrywki. Został on jednak zakazany, ponieważ gracze wpisując go na klawiaturze konkurowaliby ze sobą o to, kto szybciej pisze, a nie o to, kto lepiej gra w łosia. Jako przykład, jak potężną przewagę daje ten kod, można wskazać, że przeciętny speedrun Pierwszych przygód łosia, bez wpisywania tej frazy na klawiaturze, zajmuje mniej więcej od 40 do 50 minut. Natomiast ten sam speedrun z kodem deweloperskim może zostać wykonany w krócej niż 2 minuty. Kod ten w kontekście speedrunu nazywany jest Siaburabuj Warp, ponieważ tak samo jak Warp Zone w Super Mario, pozwala on ominąć pewne etapy rozgrywki. Tutaj kończy się tajemnica kodu deweloperskiego o treści Siaburabuj. Łoś został wydany po raz pierwszy w roku 2002, podczas gdy zastosowanie tego kodu zostało odkryte dopiero w roku 2021. Przez prawie 2 dekady istnienia łosia nikt nie zdawał sobie sprawy, że taki smaczek się w nim kryje. A kto wie, może kod ten ma jeszcze inne zastosowanie, które na chwilę dzisiejszą nie zostało odkryte. Być może istnieje jeszcze większa tajemnica, którą skrywa przed nami łoś. Mam nadzieję, że filmik był interesujący. W opisie tak samo jak ostatnio zostawię linki do stron o łosiu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.